Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. To sam początek Ewangelii świętego Marka, której kolejne fragmenty czytamy w tym roku w Kościele. Chwilę wcześniej słyszeliśmy, że taki tłum był wokół Jezusa, że poprosił, by mógł wsiąść do łodzi. Odbił nieco od brzegu i z łodzi nauczał ludzi, aby go nie stłoczyli, aby się nie napierali, ale także, aby więcej osób go słyszało, bo kiedy odbił od brzegu, to głos rozchodził się po tafli jeziora i docierał do szerszej grupy słuchaczy. Zmęczony, ciągle mówi, ciągle naucza. Daje obrazy, których kilka słyszeliśmy nawet wczoraj, o przypowieści, czy o siewcy, czy o lampie, o zasiewie, o ziarnku gorczycy. Daje różne obrazy, opowiada. I w końcu mówi do uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Tak jak byli w łodzi, bez przygotowania, po prostu wyruszyli. Zmęczony więc zasnął, a oto pojawiła się wielka wichura, burza. Fale biły w łódź, łódź napełniała się wodą. Bardzo groźna sytuacja. Przeżyłem taką burzę na Jeziorze Galilejskim. Tam jest tak dziwnie ukształtowany teren, duża tafla jeziora, powierzchnia. Żeby przepłynąć jezioro, tak jak Jezus mniej więcej z Kafarnaum na drugą stronę, to około 12–13 kilometrów długości. Jezioro ma 40 parę metrów głębokości. Ogromny zbiornik wody, a naokoło dość niezarośnięte, łyse wzgórza, stromy. I różnice temperatury wody i wzgórz, ogrzania terenu powodują przesuwanie mas wiatru i niesamowite prądy przesuwają, zmieniają pogodę bardzo szybko. Wypłynęliśmy z młodzieżą z portu w Kafarnaum. Jezioro było bardzo łagodne. Rejs miał trwać 40 minut. Trwał prawie 2 godziny, bo nasi marynarze, kapitan naszego stateczku nie był w stanie dopłynąć do brzegu. Tak były wielkie fale. I my, grupka 20 osób siedząca na pokładzie, ledwośmy się trzymali tej łodzi. A to była duża łódź, która normalnie zabiera 100 pielgrzymów. Niesamowite fale. Łódź się przewracała. Naprawdę było groźnie. Wysiedliśmy na drugim brzegu i już było jezioro spokojne. Nie było ani jednej fali. I grupa czekała na nasze dopłynięcie, żeby wsiąść na łódkę i popłynąć. Słońce świeci, piękna, łagodna tafla jeziora, a my wychodzimy z łódki cali przemoknięci, do suchej nitki. Wszystko mieliśmy mokre. Tak były wielkie fale. Mówię o tym dlatego, że rzeczywiście to jest coś, czego się nie da przewidzieć. To jest coś takiego bardzo szybko zmieniającego się. Wyruszyli myśląc, że będzie dobrze, a stało się coś złego. I oto Jezus śpi A oni zbuntowani, jacyś tacy rozzłoszczeni na Niego. Panie, nic Ci nie obchodzi, że giniemy? Jakie to jest niesprawiedliwe. Zarzucają Jezusowi, że nic ich nie obchodzi. Że Jezusa nic nie obchodzi ich los. Czasem my możemy tak mówić w naszej modlitwie. Panie, czemu nie reagujesz? Mi się dzieją takie złe rzeczy. Gdzie Ty jesteś, kiedy ja przeżywam smutek, śmierć, cierpienie, choroby, różne doświadczenia? Gdzie Ty jesteś? Czemu Ty śpisz? Nic Cię nie obchodzę? To jest wołanie tylu ludzi, którzy nie zauważają Jezusa, który jest tuż obok. Przecież oni nic nie zrozumieli z tych nauk, które mówił. Gdy mówił, pokazywał, że jest Bogiem, że potrafi rozmnożyć chleb, że potrafi działać, że głosi królestwo, że jest Synem Boga. Nic nie rozumieją. Widzą w Nim tylko jakiegoś mistrza, nauczyciela, kogoś, kto gromadzi tłumy, powiemy celebrytę. Ale Jezus wstaje, krzyczy, zgromił wicher, milcz, ucisz się, i nastała głęboka cisza. I on im mówi, jakże brakuje wam wiary, jakże brakuje wam wiary. A oni zaczynają myśleć, to już nie jest tylko nauczyciel, on nawet jezioro jest mu posłuszne. Kim on jest? Zaczynają się zastanawiać. Jeśli my w naszym życiu przeżyjemy takie Boże uciszenie naszej burzy, która gdzieś się czasem dzieje w sercu, zacznijmy się na nowo zastanawiać, kim jest Jezus. Wyznajmy wiarę, nie tylko wiedzę o Jezusie, wiarę w Niego. Ciekawe, bo jezioro w Biblii jest bardzo często obrazem czegoś złego. Jezioro to jest stojąca woda, to nie jest rzeka, która płynie, która jest świeża. Jezioro to jest siedlisko złych duchów. Pamiętamy te świnie, które wpadły w jezioro. Kilka tysięcy świń wpadły w jezioro w krainie Gadareńczyków i potopiły się w jeziorze. Świnie opętał zły duch i wróciły do tego miejsca, gdzie jest siedlisko złych duchów. Gdy Jezus chodzi po wodzie, to depcze złe duchy, depcze moc tej wody. Woda daje śmierć, można stracić swoje życie. I nad wodą ma władzę Bóg. To bardzo ciekawa myśl Starego Testamentu, na przykład w psalmie 65. Boże nasz Zbawco, Ty, który uśmierzasz burzliwy szum morza, Ty, który uśmierzasz huk fal wody. To jest modlitwa, którą znali apostołowie, bo jest mniej więcej 1000 lat starsza od Jezusa. To Bóg potrafi ukołysać, uspokoić wodę. Tak wyznaje wiara, tak wyznaje Stary Testament. Więc to wydarzenie dzisiaj jest dla uczniów udowodnieniem. Jezus jest prawdziwie Bogiem. Inny fragment też niezwykły, Psalm 93. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli, potężny jest Pan na wysokościach. Pan, który potrafi pokonać wodę. I ostatni psalm, który chciałbym tu przywołać, Psalm 107, który powstał 1000 lat przed tą Ewangelią, przed tą historią dzisiaj opowiedzianą. Bardzo do niej podobny. Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, oni widzieli dzieła Pana. Powiedział Pan i wzbudził potężny wicher. I marynarze wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi. Dusza truchlała w nieszczęściu, zataczali się i chwiali jak pijani. Cała ich mądrość zawiodła i w swoim ucisku wołali do Pana, a On uwolnił ich od trwogi. Zamienił burzę w wietrzyk łagodny i fale morskie umilkły. Radowali się z tego, że nastała cisza i że to On przywiódł ich do upragnionej przystani. Stary Testament, który tak dobrze znali apostołowie. dzieje się na ich oczach, kiedy patrzą na Jezusa, który ma moc jak Bóg, by uciszyć fale. A co ta Ewangelia mówi do nas? Co mówi o naszym życiu? Oddajmy głos świętemu Augustynowi. Chrześcijaninie, w Twojej łodzi śpi Chrystus, obudź Go. On wyda rozkaz żywiołom, aby wszystko okryło się ciszą. Dlatego jesteś miotany falami, bo Chrystus śpi. To znaczy nie możesz przezwyciężyć pragnień pobudzanych pod szeptem tych, którzy namawiają Ciebie do złego. Śpi, bo Twoja wiara jest uśpiona. Co znaczy, że Twoja wiara jest uśpiona? To znaczy, że o niej zapomniałeś. A co oznacza budzenie Chrystusa? Oznacza budzenie wiary. Pamięć o tym, w co uwierzyłeś. Pamiętaj więc o swojej wierze. Obudź Chrystusa. Sama Twoja wiara wyda rozkazy niepokojącym Cię falom i namawiającym Cię do zła wichrom, które natychmiast znikną. Obudź Chrystusa. Pamiętaj o swojej wierze.